Za tych drzwi zawsze wydobywają się najpiękniejsze zapachy. Zwłaszcza wtedy, gdy zapomniałeś drugiego śniadania do szkoły. Cześć, chcę wam przybliżyć, czego i gdzie uczymy się jako kucharze w szkole branżowej pierwszego stopnia na Kokoszkowie. Zacznijmy od informacji, że nasza szkoła trwa 3 lata, a najwięcej zajęć odbywamy w tej pracowni gastronomicznej. Spełnia ona wszystkie wymogi systemu HACCP. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie kuchennym, takim jak piec konwekcyjno-parowy, narzędzia do sous vide, piec do pizzy i tym podobne. Mamy możliwość wykonania kursów szkolących w zawodzie. Barman, barista i kelner. Ponadto z wielką pasją oraz zaangażowaniem uczestniczymy w różnych konkursach gastronomicznych, dzięki którym uświadamiamy sobie, że gotowanie jest naszym hobby. Od siebie możemy dodać, że nauczyciele zajęć praktycznych zawsze chętnie pomagają w rozwoju umiejętności gastronomicznych oraz tworzą miłą i sympatyczną atmosferę. To właśnie na tym kierunku uświadomić sobie, że kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką. Nigdy nie powstaną dwa identyczne obrazy ani potrawy. Zatem jeśli lubisz przyrządzać posiłki, umiesz się odnaleźć w kuchni i wykorzystywać ich wyposażenie oraz posiadasz wyostrzony zmysł smaku i węchu, to predyspozycje do wykonywania zawodu już masz. Od pewnego czasu gotowanie stało się sztuką. Umiejętności kompozycji potraw, organizacji imprez, nakrycia do stołu to zalety prawdziwego mistrza kuchni. Jeśli chciałbyś realizować swoje pasje kulinarne, poznawać kuchnię całego świata, zdobyć dobrze płatny zawód, ten kierunek jest dla ciebie. Po ukończeniu szkoły otrzymujemy wykształcenie zawodowe i przystępujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Możemy pracować w restauracjach, kawiarniach, hotelach, barach i wielu podobnych. Poszukiwaczy dobrych smaków zapraszamy do grona kucharzy w Szkole Branżowej pierwszego stopnia na Kokoszkowie.